rośnie zainteresowanie ekstraklasowym zespołem PGE FKS Stal Mielec. Ostatni mecz w Mielcu znów obejrzał komplet widzów, czyli ponad 6 tysięcy. A na kolejne spotkanie w Mielcu z Legią Warszawa bilety wyprzedały się w kilka godzin. W miniony weekend Stal podejmowała Widzew Łódź. Spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Ostatni raz Mielczanie u siebie przegrali ligowy mecz w październiku, jednak w ostatnich czterech kolejkach nie wygrali, nie zdobyli bramek. Zawsze chciałbym szukać pozytywów, ale nie mogę od nich zacząć, bo najważniejszy to oczywiście rezultat tego meczu. I nie jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że tempo niestety było znów takie mało optymalne, mało przyjemne na pewno do obserwowania i nie to chcielibyśmy u siebie widzieć. I jeszcze raz podkreślę, wynik na pewno bardzo, bardzo niesatysfakcjonujący. W szatni próżno szukać zadowolenia, ale patrząc tak znów na chłodno i pod kątem czy to przygotowania do meczu, czy samej takiej cierpliwości w budowaniu ataków, to tutaj na pewno mogę być zadowolony. Jesienią byliśmy zespołem, który stracił 29 bramek i mówiono o słabej grze obronnej zespołu. Teraz mamy w 10 spotkaniach tylko 5 straconych bramek, bodajże 6 konto czyste Kuchalskiego na wiosnę. Ale mówię o tej defensywie, ale tak naprawdę nie mam tego w głowie. Nie układaliśmy sobie w głowie, że mamy grać na zero z tyłu, jak gdyby, że to jest nasz jak gdyby punkt wyjścia. Sezon, długość sezonu ma to do tego, że budujesz formę. Nasza forma wystrzeliła na starcie sezonu. Punktowaliśmy systematycznie. Mocno punktowaliśmy, często za 3 punkty. Teraz w jakimś stopniu mamy moment słabszy punktowania, ale naznaczony aż 3 remisami w 4 meczach. Jeżeli to jest ten, powiedzmy, słabszy moment, wierzę w to, że po regeneracji, po jakimś tam, powiedzmy, spojrzeniu na to, co przed nami, jakie mecze przed nami tutaj jeszcze w Mielcu z Legią, z Jagiellonią. Także no, jesteśmy nastawieni do tego, żeby jeszcze w tych meczach pokazać się z dobrej strony, punktować i zapewnić sobie to, co było jakimś marzeniem klubu w perspektywie tego sezonu, żeby Stal była w mocnym środku tabeli. Jeszcze jest to możliwe, 6 meczów przed nami. Naszym celem jest zdobyć jak najwięcej punktów. Początek mieliśmy bardzo dobry. Zaczęliśmy bardzo dobrze początek tej rundy. Później przyszedł jakiś słabszy okres, w którym po prostu no, ciężko nam było po prostu te mecze wygrywać i strzelać w bramki, ale myślę, że no, wszystko nie trwa wiecznie i w pewnym momencie wyjdziemy z tej opresji. Myślę też, że po prostu jak przechodzimy do kontrataku albo utrzymujemy się na połowie przeciwnika, to jest za mało prób tych uderzeń po prostu, że my próbujemy czasem wejść po prostu do tej bramki, cały czas próbować jakieś dośrodkowania, a czasem może po prostu trzeba użyć prostych środków, wprowadzić tą piłkę i uderzyć. Aczkolwiek nie zawsze się tak da, bo przeciwnik, załóżmy, stoi wąsko w środku pola i jest ciężko, tak? Najlepszy napastnik Stali Iliasz Kurin zmaga się z kłopotem zdrowotnym. Musimy odblokować się, bo mamy taki moment, kiedy no, nie strzelamy bramek w 4 spotkaniu, tego nam brakuje. Ale z drugiej strony to też mamy tyle punktów na wiosnę, gdzie jesteśmy w ścisłej czołówce tabeli wiosny. Dzięki temu jesteśmy w środku tabeli. Na pewno, bo tak może już powiem, Iliasz Kurin ma jakiś tam kłopot też z mięśniem. Może nie kontuzję, ale widać przemęczenie u tego zawodnika i też musimy odbudować jego energię, odbudować jego nastawienie. Tak w piłce bywa, że są takie momenty, że kiedy jest fala wznosząca, później przychodzi troszkę taki dołek, ale dołek, w którym mimo wszystko punktujemy. W tabeli PKO BP Ekstraklasy Mielecka Stal zajmuje bezpieczne 9 miejsce z dorobkiem 38 punktów i przewagą 11 punktów nad strefą spadkową. Do końca sezonu pozostało 6 kolejek. W najbliższy poniedziałek Stal zagra na wyjeździe z Wartą Poznań. Ten mecz odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim. Później Mielczanie podejmą zespoły z czołówki, Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Na spotkanie z Legią nie ma już dostępnych biletów.
Myślę, że odpoczniemy, przemyślimy jeszcze to i będziemy starali się w tych meczach, które są przed nami. Oczywiście najpierw jest mecz z Wartą, taki też bardzo ważne spotkanie. Warto byłoby przed meczem z tą poznańską drużyną zapunktować, najlepiej wygrać, żeby się dobrze ustawić do tych spotkań z Legią, z Jagiellonią i nie mieć takich, powiedzmy, kompleksów, tak jak tutaj Lech przyjechał i pokazaliśmy, że byliśmy w stanie zagrać naprawdę połowę na dosyć wysokim poziomie i tego będziemy szukać, takiej gry wszechstronnej, ofensywnej. Podczas meczu z Legią Mielecki klub będzie świętował 85-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zawodnicy stali wystąpią w specjalnych koszulkach retro. Przygotowania do tego meczu już trwają. Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.